zgromadzonych przywitać na uroczystej inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczółkach przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Pszczółki. Uniwersytet powstał w ramach projektu Złota Jesień Seniora Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ale ten uniwersytet nie mógłby powstać, gdyby nie wsparcie naszych przyjaciół, przyjaciół Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Pszczółki. Chciałbym bardzo serdecznie poprosić o wystąpienie i powitać Fundację Dla Gdańska i Pomorza, która jest operatorem mniejszego projektu i razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Pszczółki przygotowała właściwą ofertę na powstanie naszego uniwersytetu. Zapraszam serdecznie prezesa zarządu, pana Andrzeja Łukina i wiceprezesa Annę Pisarską-Gumańską. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, ja jestem niezmiernie oszołomiony wręcz. Tak pełną salą. Ja często nie przemawiam i naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę jedynie podziękować. No, dla mnie jest to niespotykane, dlatego że jestem zaskoczony z wielu jakby powodów. Z tego powodu, o którym już wcześniej powiedziałem, że jest Państwa aż tak dużo i to niezmiernie mnie cieszy. I to, że z powodu, no jest piękna pogoda za oknem i Państwo tutaj przyszli, będą siedzieć w tym budynku. Ja w ogóle chciałem podziękować za zaproszenie stowarzyszenia, muszę sobie zapamiętać, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki. Możecie mnie za to zabrać.